Witamy serdecznie. Oj, nasza czołowa piosenka trochę traci na aktualności, nie w zielone, ale w kolory, które teraz dominują. Witamy bardzo gorąco na przekór pogodzie. Magda Brzezińska, pan Roman Grzechowiak, pan Karol Dąbrowski, Małgorzata Burchardt. Polecamy naszą stronę internetową www.radiopik.pl. Tam dostępny jest nasz program w wersji wideo. Numer telefonu się nie zmienił. 52 345 5090 jest do państwa dyspozycji. No cóż, coraz chłodniejszy ten październik. To prawda, chłodniejszy, ale no piękniejszy. Piękniejszy, jest bardzo pogodnie i to jest takie wręcz pocieszające i zachęca do pracy w ogrodach naszych, na spacery. Bo można się rozgrzać. No bo na jesieni świat się mieni. Zresztą dowodem jest nasz stół studyjny, na którym mamy rzeczywiście, mieni się kolorami tej prawdziwej jesieni. No i tej jesieni. Zieleni coraz zieleni, mniej. Tak, to widać gołym okiem. No i tutaj się widzimy te przepiękne różne liście, które przebarwiły się dla przykładu na oczarach. Tutaj mamy oczara, no mamy. Tak, bo to nie tylko przepiękne kolory, proszę państwa, ale również różne kształty liści. No jak drzewa, tak i mają różne kształty i liście. Jak ludzie, również, też takie. Nie jesteśmy do siebie. Poza tym jeszcze widzimy, no jeszcze nie całkiem opadnięte owoce jarzębiny, no i ogników, czerwone ogniki, no i a z owoców, no to gruszki. Gruszki. Pigwa gruszkowa, tak będzie dokładnie. Żeby się nam nikt nie mylił z pigwą. Ona rzeczywiście jest rozmiarów gruszki. Pigwa, tak. Proszę tak, nam wierzyć, a kto nie wierzy, niech zobaczy. Jabłkowe na kształt jabłka i te właśnie, które tutaj widzimy, na kształt po prostu która gruszki. Słodsza? Obydwie są jednakowe, tylko tyle, że odmiany, znaczy kształty się różnią, jeśli chodzi o pigwę. No ale to jakie kształty mamy? No, kształty liści pan są Karol tu bardzo. Taki zamyślony. Bardzo różne, bo byłem właśnie dzisiaj rano w ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. I tak się pan rozmarzył. I tak się rozmarzyłem, bo jest rzeczywiście pięknie. Mimo że trawniki były białe, czyli były przymrozki poranne. Ile tam tak, było w Myślęcinku? Ale no trudno mi powiedzieć, ale biało było. Biało o godzinie 9 było biało, ale za to właśnie kolory liści są wspaniałe. No, najpiękniejsze o tej porze i chyba najbardziej soczysty taki kolor czerwony mają klony japońskie. Głównie to jest klon cienkoszypułkowy o takich, no, trójklapowym liściu. Taka kurza łapka. Wielo, tak, czyli to jest ten taki, któremu kora schodzi griseum. Klon palmowy, drobny. Również bardzo pięknie wygląda klon amerykański, klon okrągłolistny, który udaje bardzo właśnie klony japońskie, ale wszystkie są pięknie wybarwione. No i właściwie no to jest ostatni podryw, jak to mówią. Możemy jeszcze je obejrzeć, bo już widzę, że wiatr strąca te liście i po tym wyraźnym przymrozku może się okazać, że za parę dni będzie, załóżmy, już wszystko na dole. No, oczywiście są inne drzewa, tak jak tu widzimy, te wszystkie drzewa krajowe. No właśnie, panie Romanie, czym nas pan tu zachwyci? Już mówiłem, mamy przepiękne liście tulipanowca, mamy oczaru, mamy liście klonów zwykłych, mamy również octowca, który wygląda normalnie jak w ciągu sezonu. Te liście są nieciekawe, ale w tej chwili proszę zobaczyć, jaką przepiękną barwę ma zwykły nasz octowiec. W tej chwili on się bardzo pięknie przebarwia, właśnie takie barwy, jak tu kolega miał na tych tam klonach japońskich i dalej. Ten kolor jest bardzo, bardzo podobny. Także w tej chwili, ale co, spieszmy się te kolory podziwiać, bo jak nadejdzie tam no, pora deszczowa, to nie u nas, ale deszcze się opuszczą, tak z miejsca te liście raże wiatr i deszcz, no spadną z drzew, a jak są mokre, już tego przebarwienia tak pięknie nie widać, jak właśnie w tej chwili, przy tej pięknej pogodzie, a zatem idźmy, pracujmy na działce, a jak nie, to na spacer, Myślęcinie, czy gdzieś inne rejony i podziwiać. Podziwiajmy przyrodę, bo zima z zapasem. Na jesieni świat się mieni. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że ciekawie wyglądają oczary, bo poza tym kolorem pięknym liści są w pełni kwitnienia. W
tej chwili właśnie głównie odmiana o żółtych kwiatach jest w pełni kwitnienia i ona no tak będzie kwitła właściwie do pierwszych ostrych mrozów. Potem będzie takie małe przyhamowanie i powtórnie zakwitną luty, marzec, w zależności od pogody. Więc jest to bardzo oryginalny, ciekawy krzew, no bo przypomina właśnie naszą leszczynę, chociaż jest troszkę mniejszy. Te wybarwienia albo złote, albo czerwonych liści, plus dodatkowy efekt kwitnienia bardzo późną jesienią albo wczesną wiosną. Jak panowie myślą, jaka będzie zima? No, są symptomy przyrodnicze, które wskazują, że możemy spodziewać się tęgiej zimy, mroźnej zimy, ale no to przyroda. Są symptomy, o które... No właśnie, podobno akacja, czytałam, zawsze ma rację. Jak kwitnie obficie to wiosną, to znaczy, że będzie ostra zima, a podobno tym, tak było. A poza tym, jeśli wyda te owoce, te strąki są w dużej ilości, to właśnie świadczy o tym, o tej ostrej i długiej zimie. I to jest, powiedzmy, akacja jest z niewielu drzew, które sprawdzalność jest od 80, czyli dużo. Obserwacji, bardzo dużo, tak. Mhm. Inne rzeczy mają mniej, na przykład orzech również, jeżeli mocno owocuje, silnie owocuje, to też się oznaka, że ta zima może być, oczywiście to są przepowiednie, ale przy akacji to się bardzo, bardzo mocno... One są potwierdzone. Tak, mocno. Potwierdzone. Tak. Poza tym w przypadku akacji jest jeszcze jeden objaw, taki przyrodniczy, który wskazuje nam, że w najbliższym czasie opady duże nas czekają. Tak. I to głównie chodzi o jak akacja kwitnie bardzo mocno i się te kwiaty otwierają, ale przy okazji wydają, no to się pszczoły cieszą, wydają dużą ilość tego nektaru. I wtedy należy spodziewać się, że krótko po tym taka pora deszczowa. Potwierdza pan to, panie Karolu? No, tak to z tą akacją jest, tak, rzeczywiście? Obserwacje tak są właściwie no, zapisywane z roku na rok, z roku na rok. No jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że taka jest prawda, że należy obserwować rośliny i wyciągać wnioski, co tam w tej pogodzie będzie. Jeszcze jedno zdanie, to powiem, że prowadzą właśnie takie tam te zapisy, te badania i w przypadku akacji no ta sprawdzalność naprawdę jest duża i rzeczywiście ileś tam lat też do roku, ja tam wyczytałem, bo 2017, to ta sprawdzalność rzeczywiście jest bardzo wysoka. No to cóż, czekamy zatem na ostrą zimę, przygotowujmy się do niej, przygotowujmy nasze ogrody. Teraz właściwie już taka chyba ostatnia prosta w pracach w ogrodzie, jeśli chodzi o te przygotowania no więc do zimowej pory. Tak, tak, no to co mówimy, obserwujmy przyrodę, słuchajmy komunikatów, co nam grozi. Właściwie w tej chwili no już powinniśmy gromadzić materiały do ochrony roślin przed silnymi przymrozkami. Nie robimy jeszcze ani kopczyków na róże, ani nie okrywamy różaneczników, czy magnolii, czy innych wrażliwych krzewów. No, ale ten materiał powinniśmy mieć, żeby nas zima nie zaskoczyła. Jeżeli jak będzie, drogowców. Tak jest, komunikat, że będą silne przymrozki, to właściwie już powinniśmy zająć się zabezpieczaniem roślin na zimę. No, ale poza tym to właściwie jest sezon w pełni nasadzenie roślin z gołym korzeniem liściastych. One gubią liście, w szkółkach najczęściej defoliuje się, czyli przyspiesza się opad tych liści i one mają w tej chwili, no, są najlepszą sadzonką do bo i też najtańszą, prawda? I najtańszą, bo myślę, że są i dużo najtańszą. Więc próbujmy zaglądać do punktów sprzedaży, wybierać materiał, który nas interesuje. No oczywiście róbmy to z głową, czyli najpierw zanalizujmy, jaka to jest roślina, jaka przede wszystkim wielkość tej rośliny jest, bo od tego zależy, gdzie my ją możemy posadzić. No ale my idziemy do punktów zakupu
i wiemy, co chcemy kupić. No tak, ale często potem się możemy rozczarować. Dobrze, jak wiemy. Tak. W ogrodach widać, że bardzo często sadzimy za blisko domku, za blisko ścieżek, za blisko ogrodzeń, że potem jest problem, bo przychodzą działkowcy i pytają, co z tym fantem zrobić. A tu niestety procedury są jednoznaczne. Już taki 5-10-letni krzew czy drzewo, tym bardziej, no wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę. Możemy je ewentualnie kształtować, zmniejszyć ich rozmiar, ale nie o to chodzi. Drzewa i krzewy mają swój naturalny pokrój, naturalne wielkości i naturalne cechy ozdobne, czyli kwitnienie, barwienie liści i wiele rzeczy. Wykorzystujmy te cechy, czyli wybierajmy, jak mamy mało miejsca, krzewy karłowe i sadźmy w odpowiednim miejscu. Nie będziemy musieli, jak to mówią, pracować przy nich, czyli strzyc, ciąć. Chyba, że to lubimy bardzo. Chyba, że to bardzo lubimy, ale wykorzystujmy naturalne cechy roślin, pokroje, kolory, kształty i wszystkie inne. Ale generalnie zachęcamy do sadzenia drzew w ogrodach, tym bardziej, że lata coraz upalne. No tak, ale jedno drzewo na działce to właściwie no robi już, jak to mówią, ten parasol wielki, pod którym możemy się schronić i właściwie no zabiera dużo miejsca. Pamiętajmy, że drzewa no, do kilkunastu metrów swobodnie będą sobie rosły, więc tu, jeżeli chcemy sadzić, to sadźmy może mniejsze. No, są parasole takie 4-5-metrowe, wiązy czy brzozy, które pięknie opadają, jabłonie ozdobne, czyli z tymi drobnymi jabłuszkami, pięknie za to kwitnące na wiosnę. One mają ograniczoną wielkość i możemy je swobodnie posadzić, wykorzystując ich pokrój jako naturalny parasol. No bo nasze działki to działki rekreacyjne, a nie produkcyjne, prawda? Więc no więc zostawmy, zostawmy sobie trochę miejsca na te inne uprawowe rzeczy. Posadzenie jednego czy dwóch drzew, które zajmie nam, no załóżmy, 10-15 metrów kwadratowych, to jeszcze mamy 200 parę do obsadzenia. 52 345 50 90. Czekamy na Państwa telefony z pytaniami do naszych ekspertów. No to dobrze, no to jeżeli chodzi o te osłony przed zimą, przed mrozem, no to oczywiście przypominamy, że to nie może być folia, prawda? Tak, w żadnym wypadku tutaj rzeczy takie naturalne, jak stroisz, możemy uzyskiwać. Są takie siatki specjalne do ochrony młodych drzewek i pni. Włóknina, prawda? I tak dalej, ale żadna folia niestety nie. I dzwoni telefon, zatem odbierzmy. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Mam działeczkę obsadzoną czarną sosną i ta czarna sosna od środka zaczyna mi tak jakby schnąć. Te igiełki są od środka suche. Na zewnątrz jest ok, a od środka są suche. Chciałabym się dowiedzieć, czy to jakieś nieszczęście typu, że to mi uschnie potem, czy to jest taka normalna, fizjologiczna rzecz. Dziękuję pięknie. No, ja mam w ogrodzie czarną sosnę i to nie jedną i jej natura jest taka, że potrafi dość spore ilości tych igiełek gubić i szczególnie właśnie od środka. Proszę tym się, wedle mojej wiedzy, nie przejmować, to się wszystko od nowa, że tak powiem, zabuduje. Co jakiś tam czas, co kilka lat, raz to większy opad tych igliwia jest, raz mniejszy, ale tak się zachowuje. Taka jej uroda, a jaka przyczyna? Tak się, nie, to jest fizjologicznie uzasadnione, także po prostu gubi, jeżeli przychodzi czas, za dużo tego i to co kilka lat potrafi złutać, ale od nowa się zabuduje. Chyba tak. Karol jeszcze ma. Sosny w zależności od gatunku wymieniają igły, czyli częściowo je gubią, tworząc zupełnie nowe. I niektóre, czyli nie ma nic to wspólnego z upalnym latem, nic z wspólnego. Odlewaniem. Tak. Niektóre sosny gubią te igły co dwa lata. To nie jest nigdy tak, że one zgubią i są gołe.
one wymieniają, czyli tworzą się nowe, a częściowo stare opadają. I niektóre właśnie co 2 lata, niektóre co 3 lata, niektóre co 5 lat, niektóre jeszcze rzadziej wymieniają te igły, ale jest to cecha jakby naturalna sosny. No, gdyby się coś działo złego i ten opad byłby bardzo obfity, no to myślę, że warto by zastosować jakiś oprysk przeciwko grzybom, bo jeżeli to jest wewnątrz bardzo skupione, to może się okazać, że tam zagnieździły się jakieś grzybowe choroby i warto wtedy miedzianem czy toksinem. Mam nadzieję, że tak nie jest, że panią uspokoiliśmy. 52 345 5090. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Tak, dzień dobry, słuchamy. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie jeszcze sosen i tego. Czy teraz tak trochę dolne gałęzi sosen i świerków mógłbym tak popodcinać, bo prawie równo z ziemią mi niektóre wyrastają. Czy dopiero na wiosenne cięcie? To znaczy każde cięcie wiosenne będzie powodowało pobudzenie jakby no, sosny czy innych gatunków do mocnego wzrostu. Więc wydaje się, że celowe byłoby cięcie stosunkowo późną wiosną, czyli bym tak połowa kwietnia do końca kwietnia. W tym terminie wyciąłbym po prostu te niepotrzebne gałązki sosny i ona naturalnie zabliźni wtedy, bo soki zaczynają krążyć, czyli zażywicują szybko te rany i pobudzą, to cięcie pobudzi tą sosnę do silnego wzrostu. Czyli teraz niewskazane. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam krótkie pytanie. Czym zasilić jesienią śliwkę węgierkę, która jeszcze owocuje? Proszę pani, generalnie zasilanie o tej porze to już nie ma większego znaczenia, bo ta roślina z tego nie skorzysta. Natomiast samo nawożenie jesienne, to jest taki sadów przydomowy i tak dalej, to możemy zrobić tak zwanymi nawozami jesiennymi, które są w zasadzie pozbawione azotu. Tam jest głównie potas i fosfor. I jak pani do sklepu ogrodniczego wejdzie i powie, że nawóz jesienny do drzew owocowych czy do krzew owocowych, na pewno pani takie otrzyma. On tam ma troszkę mikroelementów, ale głównie jest tylko składa się z potasu i fosforu. A z azotem czekajmy do... Rozumiem. Ale według pana warto zasilać jesienią drzewa owocowe? Oczywiście. Która ty daje lepiej, spokój, nie, lepiej, tak? Lepiej jak na wiosnę. Szczególnie chodzi o potas i fosfor, bo on się troszkę dłużej rozkłada. Wszystkie azotowe nawozy są w zasadzie szybko działające, no za wyjątkiem może salet szaku, który działa wolnie, ale wszystkie salety działają bardzo szybko. Przy jakiej tam minimalnej wilgoci bardzo szybko się rozkładają i roślina może je pobrać. Natomiast potas i fosfor potrzebują tego czasu więcej, dlatego dajemy to na jesieni. Podobne z wapnowaniem gleb też dajemy na jesieni, bo generalnie no, wapno działa dość długo. No, są też takie rodzaje wapna, że działają szybko, ale to są wyjątkowe rzeczy. Ale generalnie wapnujemy również jesienią. Rozumiem. Czyli po zbiorach, bo jeszcze mam owoce, po zbiorach mogę zasilić. Ja jeszcze chciałabym nawiązać, swego czasu dzwoniłam w sprawie czereśni, które zaschnęły kwiaty w czasie kwitnienia, a pod spodem trawa również uschnęła. No i panowie mi twierdzili, że to jest po prostu normalną rzeczą, że trawa pod drzewami gorzej rośnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewko w koronie u góry z powrotem wypuściło nowe liście, trawa odrosła pod calusieńkim drzewkiem. Co było przyczyną tego schnięcia? To nie wiem. Czy to nie był po prostu skutek jakiejś ludzkiej interwencji? Czy ona komuś nie przeszkadzała? Bo to jest duże drzewo. I rośnie przy płocie sąsiada. A.
No, dużo może wyjaśniać. Przyczyny, ale przyczyny mogą być takie prozaiczne, czyli po prostu mogło tam być sucho. No sucho, jeżeli była duża czereśnia, miała dużo gałązek, liści, to pod drzewem naturalnie jest o wiele bardziej sucho niż na przyległym terenie, więc ale to mogła tak, być przyczyna. Panie Karolu, że... Tak może się zdarzyć. Ale ta trawa, która również wyschła, tak, to ja ją podlewałam cały czas, ten trawnik. No tak. I jeszcze uschły po prostu liście i kwiaty śliwki, która rosła obok, i częściowo jabłonce, częściowo, z jednej strony, z tej strony, od tej właśnie czereśni, część liści zeschła, potem po jakimś czasie to się wszystko odnowiło i tej śliwce się, znaczy odrodziły się te liście i na śliwce, i na tej jabłonce. No i jak powiadam, tej całej teoria spiskowa. Zobaczę, co będzie na następną wiosnę. Tajemnicza sprawa. No ale ja sądzę, że tutaj pan działał... Pan Karol wierzy w ludzi. Nie, ja wierzę w ludzi, że nikt tam nie interweniował negatywnie. Ale mógł być to zwykły przymrozek na przykład. W okresie wiosennym bardzo często są przymrozki. No tak, mogą być jakieś fale, prawda? I może być taka fala, taka właśnie, taki podmuch. W ogóle między domami, prawda? Tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy i wierzmy, że w przyszłym roku ta czereśnia będzie obficie kwitła. Tak dla mnie zagadką, a okaże się w przyszłym roku na wiosnę. Dziękuję Trzymamy bardzo. Kciuki, proszę do nas zadzwonić w takim razie. Jeszcze powiem jedno. Ja państwa słucham już przez lat, ja nie wiem ile, ale pewnie ze 20. I w każdą sobotę, jeśli jest to tylko możliwe, po prostu słucham państwa audycji. Dziękuję jest bardzo. Jest nam niezmiernie Dziękujemy miło. O Boże, pani nam uświadomiło, ile my mamy lat. Tak. Pędzimy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pani, ja pozdrawiam wszystkich tutaj w studio i również od bardzo dawna słucham państwa tutaj tych wszystkich wypowiedzi. Czerwienimy się jak te liście na naszym stole. Tak. I ja z takim zapytaniem, ja chciałabym sobie posadzić na balkonie zwierzbę tą japońską, kolorową i nie wiem, czy to nadaje się na taką uprawę balkonową i jeżeli tak, to w jaki sposób zachować się przy tym sadzeniu tego drzewa? Znaczy powiem, że te wierzby są, no przede wszystkim lubią wilgoć. To jest pierwsze. Mało tego, no one właściwie powinny być cięte. No może to jest cecha właśnie dobra, że jeżeli byśmy posadzili na balkonie, to te młode przyrosty, czyli wiosenne, po wydaniu bazi, pierwszych liści, no tniemy bardzo nawet mocno, czyli o 50%, może nawet głębiej. I wtedy uzyskujemy jakiś pokrój, czy płaski, czy najczęściej kulisty, bo no, to cięcie, jak to mówią, pobudza roślinę do wydania nowych listków i te listki są właśnie najciekawsze, bo one są takie zielono-białe, zielono-różowe, w zależności od odmiany. No, jest to, trzeba pamiętać o tym, że w naturze jest to stosunkowo duża roślina, bo pozostawiona sama sobie, no dorośnie do 3 może i powyżej metrów. Więc... Ja znam to, bo u mojej mamy rośnie. No więc musimy odpowiednio dobrać ten pojemnik, w którym ta roślina będzie stała, więc on powinien być dosyć duży. No nie wiem, 0,5 metra, 80 centymetrów. Ona w tej chwili gdzieś tak ma właśnie z pół metra. No mało. Ja tylko nie tak dawno kupiłam. Tak sobie wymarzyłam i chciałam to zrobić, ale mówię to do państwa. Najpierw zadzwonię i zapytam, czy to w ogóle nadaje się na taką. Ale ona w ogóle dobrze rośnie w skrzynce, czy woli? No będzie rosła do czasu. Z uwagi na to, że właśnie jest to duża roślina, to ten system korzeniowy będzie się rozbudowywał, mimo korekty, załóżmy, korony. Tak. I w którymś momencie może się okazać, że no, trzeba go przesadzić. No, tak. I mamy
50, no do 80, a potem mamy problem, bo już donica metrowa by musiała być, więc no próbujmy. Wydaje się, że jest to piękna roślina z uwagi na to, że znosi bardzo dobrze cięcie, wręcz wymaga tego cięcia. Tak. Możemy przez wiele lat mieć ciekawą roślinę. Spróbujmy chronić bryłę korzeniową przez ocieplenie, czyli owinięcie, obłożenie stropianem, czy kartonem, czy jakąś folią piankową, żeby ta bryła korzeniowa była ocieplona. A jeszcze mam takie pytanie, a teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli skrzynka, czy to najbardziej nadaje się jakieś, nie wiem, takie drewno, czy coś, czy sztuczne tworzywo, czy naturalne bardziej? To znaczy najczęściej, najczęściej robimy tak, że kupujemy donicę z tworzywa jakąś, ale tworzywo nie zawsze jest ciekawe, nie ma tej faktury. No możemy powiedzieć, że jest takie obce trochę, więc taka osłonka z drewna byłaby najkorzystniejsza. Czyli tworzywo, osłonka z drewna. Oczywiście będzie to dodatkowy plus dla rośliny, bo już ta osłonka będzie ocieplała nam. Dziękuję serdecznie za tą radę i pozdrawiam Państwa wszystkich i bardzo chętnie co tydzień słuchamy z mężem tutaj Państwa wypowiedzi i staramy się, jeżeli coś jest wskazane dla nas, to przenosimy na własny grunt albo nawet rodzinie przekazujemy. Także dziękuję pięknie i cieszymy się, że Państwo jesteście zawsze na antenie co tydzień. Dziękuję bardzo i miłego popołudnia. Do widzenia, dziękuję. Do usłyszenia. Są z nami, że nasze rady Państwu służą. A tak a propos Panie Karole, tak sobie myślałam, no a jakie inne rośliny ewentualnie na balkon byłyby wskazane? To znaczy, no jest no bo ta, cała grupa. Donica, o której mówiliśmy, to jest tak, jeszcze do tego ogromny ciężar. To jest ogromny ciężar. Jest potem właśnie problem, no ale przez wiele lat możemy utrzymywać takie rośliny i no mamy... Tylko czy balkon to wytrzyma? Balkon wytrzyma, bo to nie jest aż taki ciężar. Jest on rozłożony na pewnej powierzchni. Tuje również mają na balkonach. No ja myślę, że tak, że jest cała grupa roślin tak iglastych, karłowych. Czyli tu, jeżeli wybierzemy odpowiednio, czyli na przykład no świerki, no bardzo pięknie, pokrojowo wyglądają świerki konika, ale jak to mówią, ta odmiana akurat jest silnie rosnącą odmianą i w ogrodach dorasta nawet do 2-3 metrów wielkości, więc już w doniczce nie za bardzo, ale są tak zwane sporty, czyli jeszcze taka odmiana skarlona tej koniki i tu już mamy cały wybór metrowej wielkości maksymalnie po 10 czy 20 latach. Więc z myślą o świętach nawet, prawda? Tak, z myślą o świętach. Więc tu, jeżeli będziemy chcieli mieć podwójną korzyść, to nie zaszkodzimy jej? No, musimy ograniczyć ten czas. Tak, tu to hartowanie i przetrzymywanie w mieszkaniu nie dłużej niż 2 tygodnie w temperaturze... Wystarczy. No wystarczy, ale umiarkowanej temperaturze przy odpowiedniej pielęgnacji. Potem z powrotem możemy wystawić na balkon przy odpowiednim... Nawet z ozdobami jeszcze. Tak, ale... Proszę pomyśleć, drodzy Państwo. Okrywając. No i tu w tej grupie, tak jak Romek mówi, są żywotniki. Przecież mamy hozerii, daniki, do pół metra kuleczki. Same formujące się. Same formujące już sosny, zwłaszcza od kosodrzewiny, tam gnomy, jakieś minimopsy. Też niewielkie. Może zainteresowaliśmy naszą panią słuchaczkę. I wiele innych, no świerki, nawet zwyczajny świerk gniazdkowy, odmiany właśnie takie bardzo skarlone, które wiele, wiele lat mogą zdobić nasz balkon, a potem no, możemy je wysadzić do ogrodu jeszcze. Więc jest tu podwójna korzyść na początku. Niech przez wiele lat zdobią dwa balkony, życia możemy dać. Dwa życia, a potem do ogrodu. Tak, gorzej byłoby, jeśli ta pani słuchaczka, która nas dzwoniła z tą wierzbą, no, żeby się jednak może zastanowiła, bo te wszystkie inne karłowe, jak tu Karol wspomina, i daninki i tak dalej, kosodrzewiny, to za kilka lat może one są skarlone, nie są za wysokie i możemy je
jak tam się znudzi, czy cokolwiek, czy już tam przerośnie tą donicę, do ogrodu wysadzić. Ale tutaj w przypadku tej wierzby jest to dość kłopotliwe, bo ta skrzynia musi być duża, tak tu pani wspomniała, i jest przy okazji ciężka i będziemy tą roślinę, że tak powiem, no, męczyć. Mm. Mimo, że ona uwielbia cięcie, ale będziemy ją non-stop skarlać. Nieuchronnie co roku mocno ciąć, a korzenie i tak będzie miała dość duże i wtedy coraz większa ta donica, no to pani by się mogła właśnie zastanowić i posadzić coś, co tu kolega wspomniał, z tych takich bardziej mniejszych, karłowych rzeczy i będzie wtedy na dłuższy czas będzie pani mogła cieszyć oko na balkonie tymi roślinami. Zachęcamy panią bardzo gorąco, nie tylko panią, wszystkich słuchaczy. 345 50 90, wracamy do naszych telefonów. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Z tej strony Siwice, z Borów Tucholskich się kłaniają. Czy są grzyby? Wie pani co, w naszych regionach nawet rosną. No słyszałam, że i nawet prawdziwków moc. Tak, akurat wie pani co, wczoraj na spacerze z psem, także całe wiaderko udało się jak najbardziej znaleźć. I koźlarze, i prawdziwki, także tak, zgadza się. Tak, dzwonię do państwa z takim zapytaniem, bo mam problem z tujami. U mnie w ogrodzie rośnie około 70 sztuk. I teraz od środka robią się całe jakby takie suche, żółte. Dwa razy były już pryskane wiosną i latem opryskami na grzyby. Teraz jeszcze dawałyśmy z mamą nawóz na właśnie brązowienie igieł i już nawóz jeszcze bezpośrednio do iglaków. I teraz dalej cały czas mam problem, że właśnie robią się całe takie żółte, suche od środka generalnie. Tak. Typowa, czyli? Tak, i przy tujach nawet taki zabieg wykonujemy jak wytrzepywanie, wyczesywanie właśnie od środka, one tak. gubią te liście, ale to proszę tym się nie przejmować, to jest naturalna rzecz. Tego tak mocno co roku robić nie będą, ale raz na jakiś czas bardzo mocno gubią te od środka i one się oczywiście zabudują. Tutaj na ten temat mówiliśmy już niejednokrotnie. I uczyliśmy wszystkich słuchaczy, że proszę tym się za bardzo nie przejmować. Tym bardziej, że pani robi opryski grzybowe w sezonie. Tak. Także nie podejrzewamy, że są jakąś tam chorobą grzybową zaatakowane. Bo jeśli by były, to rzeczywiście tymi środkami grzybowymi, głównie od środka, dobrze opryskujemy. Ale tak, tu w tym przypadku to tak się po prostu dzieje. A jak jeszcze się stykają, bo dopóki są młode i pojedyncze, one tego przewiewa mają więcej, no w tej chwili pewnie zabudowane są, jedna z drugą się styka, tej przewiewności jest mało, to tak potrafi tuja się zachowywać. Proszę tym się za bardzo nie przejmować. Czyli generalnie regeneracja na wiosnę powinna być już taka w miarę. Ja będzie czas dobrze tam wytrzepać i później zgrabić to spod tych tuj. Super, no bo tak właśnie już się martwiłam, mówię, dwa razy opryski były tutaj robione i mówię już na to brązowienie i jakieś tam dawki nawozu i regularne podlewania. Tak, bo są tam takie cały nawozy, czas jednak brązowienie, ale tak. To wszystko pani widzę zachowuje, także ty się proszę nie Tak, przemawiać. No już się tak staramy, żeby to już, jak już jest tyle posadzonych i tak jak pan mówi, im one były mniejsze i się właściwie nie stykały, tak. No to nie było żadnego problemu, tylko teraz one już tak niektóre mają, powiedzmy, nie wiem, z 1,5 metra, jedne już są takie na 1,20 m, więc one już objętościowe, bo one są też dość gęsto posadzone, więc jak najbardziej one się tam stykają. Czyli no właśnie, tak nie wiem, na gęsto, być może trochę za gęsto, bo tu ja od tu i tak, jeśli chodzi o taki szpaler ma tworzyć, to musi być w granicach 60 cm tu ja od tu i posadzone. Jeżeli jest to gęsiej, byśmy tak to sadzili. No to ja dobrze, nawet, to wie dobrze. Pan, co na miarę, że tak Aha, powiem, no miarowo tak co 60 cm żeśmy te sadzili. No i tak trzeba. Tak trzeba, bo to dobrze, prawidłowo. Tak, bardzo dobrze. A, no dobrze, czyli generalnie nie za bardzo proszę się przejmować. Nie przejmować. A no dobrze, chyba, że gośćmi, proszę spodziewać się gości, grzybiarze w drodze już. Goście, grzybiarze, jak najbardziej zapraszamy, bo u nas, no jak mówię, taki wysyp. No wczoraj tylko tak troszkę do lasu, tylko tak bokiem na spacerek, ale patrzę, że coś rośnie, także całe wiaderko jednak już coś tam było. No, na Puszczy Bydgoskiej nie. Nie ma nic. Nie ma nic, sucho. Nie, no tutaj nie tak. Bez nadziei. No u nas już się pojawiają sztuczki zakowane. I jeszcze dużo mamy także słówek, kanie, także z jajecznym. Niech nam już pani serca nie rani. Dobrze. Bo my tylko atlasy mamy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy, dziękuję również. Do usłyszenia i pędzimy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Krzysztof ze Świecia. Ja tak z innej beczki.
Zbieramy teraz wszystkie owoce, warzywa, ale nie chodzi o owoce. Jak je konserwować? Bo mamy trzy rodzaje. Możemy zrobić sok i spasteryzować, bo musi się trzymać na dłuższy okres. Później możemy zrobić nalewki i możemy zrobić wino. Na przykład z winogrona, tam z mali i wszystkiego. I teraz to jest najbardziej wartościowe. Czy ten sok zagotowany, czy ta nalewka, czy to wino, które się samo konserwuje. No, możemy jeszcze susz robić, no. No, susz też. Też możemy robić. No, więc wydaje się, że jeżeli będzie, załóżmy, owoc suszony, to najdłużej zachowa swoje wartości i może być, jak to mówią, spożyty po jakimś dłuższym czasie, czyli za miesiąc, za trzy miesiące i te walory odzyskamy. No wiadomo, nalewka i wino... Też ma swój urok. Też ma swój urok i też powoduje, to nie jest termiczny jakby zabieg, więc te wszystkie walory owocu są jakby wykorzystane przez alkohol, zakonserwowane i umiejętnie, załóżmy, spożywane, będą wzbogacały nas w witaminy, w mikroelementy, no, kompoty, czy w ogóle... Każda w tej formie jest dobra. Tu nie chodzi, bo kompoty na bieżąco tam kroimy i zagotowujemy, no ale... Nie, bo ja na przykład mam dużo winogrona, tak powiem, 20 wiader, 30. No. I to robię również wszystko. Pan może zrobić nie tylko wino z winogron, czy w ogóle z innych owoców, robić sok. Tylko przy robieniu soków należy uwagę zwrócić, żeby je zapasteryzować, bo wtedy każdy swój z zaprawami no może tak, być ale tam się już część traci wartości, chyba, nie? No, ale to, no, nie, ale to nie, niewielką część. No, zawsze jakieś drzewo robią, to i wióry lecą. To tak się nie da w 100% zachować wszystkiego. No, warzywa też jemy gotowane, a najlepsze są zjedzenie, spożycie na surowo, ale to, no, nie wszystko tak się daje. Tak samo z owocami. No, część należy po prostu zrobić sok i delikatnie zapasteryzować, nie za długo, 5-7 minut to wystarczy w słoiczkach i odkręca pan, czy to do herbaty, czy w przypadku malin, czy innych, no będzie to ekstrakt na przeziębienie, czy z czarnego bzu. No, mamy tu, czy tak samo z piwowca zrobienie nie soku. Nie zawsze nawet trzeba pasteryzować, tak. Wystarczy na gorąco zakręcić słoik, tak. Odwrócić i tak. On już się zamknie. No, tak. Nie? Tak, to trzeba po prostu ograniczyć ten czas pasteryzacji. Tak, on to musi dobrze, wynosić tam te 5-7 minut, ale musi. Jak to jest z tą papryką? Bo ja mam posadzoną paprykę i mam piękne, duże, zielone papryki, które się przebarwiają stopniowo, aż na całkowicie czerwono-purpurowo. I teraz jak to jest z tą zieloną? Czy ona jest też jako odmiana? Czy to jest ten proces dojrzewania? Jest proszę pana... Te, które się panu przebarwiają, to są typowo czerwone. Zaczyna się takimi pasjentami. Nie jest czerwona, dnia ona nie jest zielona. Nie. Proszę pana, więc tak jak pan wspomniał, są odmiany. Są zielone i tylko zielone. I one nigdy nie będą, nie staną się czerwone. No ale ta niedojrzała, panie Romanie, nie, to ona jest może pan zebrać, szkodliwa? Sama dojrzeje. No, jest wskazane, żeby była tą barwę otrzymała. Ta sama pomidory, no, mniej dojrzały, bardziej dojrzały. Nic się nie stanie, ale ten bardziej dojrzały jest na pewno smaczniejszy, bo to wszystko tam się wytworzy. Ale mówię, że zielone pomidory trzeba. Niezdrowe. No, a ja też mówię, że różowe, nie całkiem dojrzałe w 100%, są tak samo jadalne, ale są mniej smaczne. Podobnie z papryką, ta czerwona, która jeśli nie jest w pełni wybarwiona, nic się panu nie stanie, jak pan ją spożyje, ale tych walorów smakowych wszystkich miała nie będzie. To się również wiąże z twardością i tak dalej. A jeżeli chodzi o pomidory zielone, to nie są wskazane, bo tam są takie tam... Bo tak się zastanawiałem, bo dużo warzyw jest zielonych, jednak jemy wszystko. Ale musi być chyba dojrzałe. Z natury, natury zielonej, które są zielone i nigdy nie będą czerwone. Także tutaj nie mylmy tych pewnych... Papryki są żółte, czerwone, pomarańczowe i zielone. Papryki słodkie, papryki ostre, one mają to w naturze, w genach. Także trzymajmy się tego, jakie powinny być i do tej formy. Te duże zielone, które mi się tam urwią, no ja je jem, ale tak się zastanawiam, czy nie szkodzi. A smakują panu? No bardzo smakują. Nie. Jest to zielona odmiana i bardzo dobra jest. No dobrze, dziękuję bardzo. Nawet pozdrawiam. Często w sklepach można spotkać taki miks paprykowy. Tak, w woreczku są czerwone, żółte i zielone. Mhm. I one są wszystkie tak. W takim stadium właśnie do jedzenia. Halo, dzień dobry.
Halo, halo. 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 Prosimy ściszyć radyjko, dobrze? Bo taki pogłos nam się... I proszę słuchać nas przez słuchawkę telefonu. Halo. Tak? O, teraz zdecydowanie lepiej. Już słuchamy. Tak, słyszymy się. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak należy ciąć pigwę? I drugie pytanie. Przy szambie mam posadzony bluszcz trójlistkowy. On ma już 30 lat. Tam jest taka, no, duża warstwa tych gałązek. Czy to zaszkodzi tej płycie? Czy to szkodzi? Czy ona może, czy on może sobie rosnąć? Znaczy chodzi chyba o system korzeniowy tego dzikiego wina, bo to nie jest bluszcz trójlistkowy, tylko jest to niewątpliwie dzikie wino. Ma czarne owoce, wybarwiają się liście, bo bluszcz jest zimozielony, ale ma liście pojedyncze. Jest zimozielony. Więc ja myślę, że jeżeli posadzony jest przy płycie szamba, no spróbujmy ograniczyć wielkość tego dzikiego wina przez wycięcie najstarszych pędów. No i zmniejszymy wtedy i masę korzeniową, i masę, załóżmy, pędów naziemnych. No kontrolujmy wielkość bryły korzeniowej, wielkość krzewu, żeby nam to nie spowodowało jakichś uszkodzeń. Natomiast drugie pytanie, pani, dotyczyło cięcie pigwy. No uściślimy, czy na pewno chodzi o pigwę, czy o piwowca, bo piwowe to są krzewy. I te japońskie, i te nie tniemy w ogóle. Natomiast typową pigwę, czy to gruszkową, czy jabłkową, jest to forma drzewa. I oczywiście znosi bardzo, bardzo dobrze cięcie, wręcz trzeba, bo ona się bardzo mocno zagęszcza. Tych gałązek w środku w tej pigwie jest mnóstwo. Te owoce nie są dojrzałe, tak się pięknie, jak tutaj nasze na stole, się nie wybarwią, bo mają zbyt mało światła. No, musi pani sobie odpowiedzieć, co pani tam ma. Czy, bo tak po to się mówimy pigwa, a wszyscy myślą o tym małym pigwowcu japońskim. I te krzewy w zasadzie się nie zdją. One są wolno rosnące, nie przecież, chyba że komuś tam przeszkadza, no to żeby ograniczyć tam, z czym się styka i tak dalej, no to przycinamy. Ale normalnie, jeśli ma miejsce i nikomu nie przeszkadza, innym roślinom, to po prostu tych krzewów nie tniemy. Ale, halo? Tak? Halo? Ale przy tym szambie to nie jest dzikie wino. To jest ładny bluszcz. No to nie trójlistkowy, tylko bluszcz. Bluszcz. Jeżeli jest zimozielony, to jest bluszcz. Zimozielony, tak. Tak. Chodzi no... o to, czy on niszczy płytę. No na pewno tak. Będzie, tak, rozszerzając swoje pędy, rozbudowując bryłę korzeniową, system korzeniowy, będzie mechanicznie uszkadzał płytę, więc spróbujmy ograniczyć wielkość tego krzewu przez wycięcie najstarszych pędów, najdłuższych. On i tak jest bardzo żywotny i będzie odbijał. Ale teraz można to zrobić? No. To jednak uszkadza płytę, bo ja w Bydgoszczy widziałam na ścianie bloku. No tak, tak. Ma te korzenie chwytne, tak wszędzie, w każdą wolną porę i tam pani w przypadku tej płyty od szamba rzeczywiście będzie wzrastał, będzie rozsadzał tymi swoimi powierzchnimi korzeniami. Także na pewno musi pani ograniczyć i część wyciąć, nawet połowę, on i tak się odrodzi. To jest roślina, która bardzo, bardzo jest żywotna. Tak jak pani wspomniała, nawet potrafi na ścianach w szczycie bloki obrastać. Także ciąć. Nie bać się i ciąć. Nie bać się i ciąć. Ciąć i zobaczyć, co z płytą. No tak. Nawet nie mogę się dostać do tego, bo to jest niestety. No, wysokość już może z 15 centymetrów tego narosło. Tak jest. Ale słyszałam, że nawet krzewy rosną na warstwie ziemi na szambach i nic się nie dzieje. No trzeba obserwować wielkość bryły korzeniowej, systemu korzeniowego, wielkość pędów. Jeżeli widzimy jakieś uszkodzenia, jakieś pęknięcia, to korygujmy wielkość tego
krzewu, czyli bluszczów, krzewów i innych rzeczy, które zagrażają budowli. Dziękuję. Jest. Pozdrawiamy. Jest to roślina bardzo ekspansywna, jedna z najbardziej takich ekspansywnych i ją trzeba ujarzmiać, bo no wije się wszędzie, nie? Po prostu. I jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mam takie uprzejme zapytanie a propos krzewu głogu. Czy głóg jest łatwy w pielęgnacji, w nasadzeniu w ogródku? I gdzie można taki krzew głogu najlepiej otrzymać? Jest bardzo zdrowotne owoce ma, to też wiadomo. Ale czy łatwo go utrzymać w ogródku? To znaczy głogi są, jest wiele rodzajów głogów. No, najpopularniejszy to jest jednoszyjkowy o drobnych owocach i dwuszyjkowy albo szkarłatny, oksykanta. Tutaj są odmiany o Paul Scarlet, taki właśnie bardzo ozdobny, różowe kwiaty i większe owoce. Bardziej na owocach mi zależy. Na owocach, typowo. Tak. Mhm. Więc wielkoowocowy trzeba znaleźć. Są krzyżówkowe odmiany głogu i można je dostać. Ja sądzę, że najłatwiej będzie je dostać w szkółkach leśnych. Mhm. Dlatego, że jest to krzew stosunkowo pionierski, rośnie nawet na słabych glebach, nie jest wymagający, lubi słońce, pełne nasłonecznienie i wtedy będzie wydawał te owoce, które, tak jak pani mówi, są bardzo użyteczne, zwłaszcza wykorzystywane są do leków nasercowych. Tak, tak. A gdzie można w Bydgoszczy takie owoce białe zerwać? Błota. Bo białe błota, to są szkółki. Leśne. Białe błota, tak, szkółka leśna i Trzemiętówek. Dobrze mi to. Na Koronowo, jak się jedzie, po lewej stronie jest szkółka nadleśnictwa Żołędowo. Tak, a chciałam zapytać Państwa, czy spotkaliście Państwo gdzieś w Bydgoszczy krzew, tak żeby sobie narwać owoce, oczywiście nie przy ulicy, bo poszukiwałam też, żeby typowo sobie narwać i ususzyć. Czy może ktoś z Państwa gdzieś to jedynie w starych ogrodach, a starym ogrodem to jest ogród botaniczny Weizenhofa. Tylko tam nie można zrywać. No, ale można podejść do pracownika, czy do kogoś, kto tam nadzoruje, załóżmy, ogród i spytać, czy ewentualnie można coś nazbierać, bo przecież te owoce i tak opadną. Oczywiście, opadną, dokładnie, bo w Bydgoszczy naprawdę szłam wielokrotnie nie tutaj. Nie ma tego za nie dużo. Ma. Tak, nie ma, wielkoowocowych tak. Nie ma za dużo głogów. W botaniku. Dziękuję serdecznie w takim razie. Pozdrawiam całą redakcję. Pozdrawiamy gorąco i jeszcze jeden telefon, chyba już ostatni. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie na minutkę. Mam bluszcz drobnolistny, rośnie w doniczce. Pod spodem są srebrzyste listki i tam takie maciupeńkie, czarne albo białe jakieś kreseczki. Co to jest i czym to tam popieścić. To znaczy te liście są jak gdyby takie pominowane, takie mają przezroczyste miejsca? Tak, takie nie przezroczyste miejsca, tylko całe są takie jakby coś wystało z nich sok i są takie trochę srebrzyste. A czy coś pani patrzą od spodu liść, czy jakieś owada pani tam ewentualnie... No takie właśnie, kreseczki tylko pani tak, takie czarne. Teraz właśnie na parapecie wziąłem szkło powiększające, takie małe, pod szkłem to są z 2 mm, ale w rzeczywistości to one będą mniejsze. I czym go by to spryskać? Proszę pani, są takie w aerozolach, które się nadają, środki chemiczne, nadają się właśnie do stosowania w mieszkaniach. To są takie małe pojemniczki. W każdym pani kupi w sklepie ogrodniczym na wszystkie właśnie takie insekty typu właśnie roślin domowych. To na wiele, na pchełki, na wiele innych rzeczy. Ziemiórki. Tak, ziemiórki i tym podobne. Wszystkie te rzeczy. Natomiast, żeby uniknąć jakiegoś tam zapachu przykrego, to są w zasadzie rzeczy takie dość biologiczne, w sensie nie są takie agresywne chemicznie. Ale na ten moment proszę wystawić, jak nie będzie przymrozku, na balkonik, roślinkę całą spryskać, tam po pół godzinie wnieść do mieszkania i najbliżej powtórzyć zabieg taki po raz drugi
tak. za około 10 dni i powinno wszystko ustąpić. Bardzo. A bardzo one dają się usunąć? Próbowała pani mechanicznie? Ja to zdjęłam palcem i miałam nawet na palcu. Tak. To jest tak jakby taki pręcik czarny, króciutki. A nie można tego jakimś wacikiem albo czymś pobawić się? Ale tych listów jest mnóstwo, bo ma tych liści mnóstwo i wtedy trzeba na wacik, denaturat można szarym mydłem i te listki wszystkie albo pod prysznicem dobrze te liście raz jest spłukać, a później jak pani ma czas i cierpliwość, to na wacik denaturatu i te listki od spodu przeszedł. A jak nie, to wspomniany środek chemiczny. Tak jest. On jeszcze no to jest mały, to ja te listki opanuję denaturatem. No. Dziękuję za podpowiedź. Nawet proszę z wodą trochę rozcięcić, żeby nie sam denaturatem. Tak pół na pół. Pół denaturatu, pół wody to wystarczy. Dziękujemy pięknie za dzisiaj. Pozdrawiamy również. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Brzezińska, pan Roman Grzechowiak, pan Karol Dąbrowski, Małgorzata Burchardt. Do usłyszenia i do zobaczenia.